Siema, ludziska. Jesteśmy przed chyba najbardziej sławną galerią w ostatnim czasie. Oczywiście u nas w mieście. Zobaczcie, co za nami jest, tu się znajduje. Słuchajcie, potężna galeria. Rzadko bywa tak, że taki obiekt można na Rybeksie zwiedzać, ale nam się udało. Troszkę zdewastowany, ale myślę, że... Tak naprawdę pusty, bym powiedział w dużej mierze. Coś tam się znalazło w środku, dokładnie tak. Więc... Właściwie to miał być początek. Ale zapraszamy was na eksplorację. Dokładnie, do zobaczyska. Dobra, jesteśmy w środku. Zobaczcie. Opuszczona galeria handlowa. Tam tu sobie chodzi. To ten punkt wchodził, wiesz? Opuszczona galeria handlowa. Jeszcze pamiętam, jak tu robiliśmy zakupy. Tak, wejdziemy na górę. Możliwe. Markizy takie, wiesz? Rozsłuchanej. Tutaj. No wiesz, tu było przygotowane pod remont, nie? No to... Schody. No czekaj, ja tylko tu... Jeszcze pamiętam, jak... Może postaram się wam rzucić fotę, jak to wyglądało. Tu była winda. Ty, ale po schodach nic nie zostało, nie Dominik? Bo tu była winda, a schod... Tu była winda... I tu były schody, dobra. Tu były schody. Tu i tu. Tu były schody ruchome, a nie ma śladów po nich. Co, idziemy na górę? Witam. Wchodzimy sobie. Opuszczona galeria pod topolami w Zielonej Górze. O, i tu było miejsce, gdzie były schody. Zobaczcie sami. Tu sobie były schody ruchome. Schody ruchome tutaj były, no. Tu jest winda. Nic, zdemontowane totalnie. Dominik, ty pamiętasz, kiedy ta galeria zamknięta była? Nie pamiętam. 2018 chyba. Miała przejść modernizację. I jak widać, przechodzi ją do tej pory. Mamy rok 2020. Tu jeszcze miejsce na schody. Mamy rok 2020 i prace się nic nie posunęły. Pełno bezdomnych wewnątrz. Okoliczna młodzież sobie robi imprezki. Widok z góry. Oj. Szyba. I tak mamy opuszczoną galerię. Rzadko na Urbexie coś takiego się zdarza. Ale akurat u nas jest. Jak widać na załączonym obrazku. Ta galeria już dosyć sławna jest, nie? Sławna jest. Tu mamy od głównego wejścia główne, nie jak to nazwać, witraże oszklone, oszklenia. Co? Nie, bo tam jest reklama, nie? Mówię, jeszcze tu przecież na zakupy chodziliśmy. Na dole był pewien market. Ptaszek? Aha. A to chyba od wentylacji chyba, nie? Tutaj też może jakiś kanał był. Kanał techniczny. Tu masz też szyby. No jest, jest tutaj. No. Własna, tak? Pełno śmieci. Tu jest wyjście. Aha, wyżej już nie ma, nie? Nie ma.
już nie wejdziesz. Dobra, co? Do piwnicy? Dobra. Szybka eksploracja z partyzanta. Jeszcze podejdziemy sobie do okna, zobaczymy. I zostaną nam się piwnice. Widok na tył galerii. No, ciekawe. Będziemy w piwnicy, to opowiemy, o co chodzi z tą rozbudową tutaj. Dobra, pojedziemy chyba window, bo akurat na nas czeka. Właśnie. Kurwa, ale klasa winda. Winda czeka, ale chyba się nie doczeka. W windzie się zostały tylko lustra. Trochę mam oddane, zobaczcie, że mam troszkę tu gumajta. No i ktoś sobie legowisko zrobił. Całe sterowanie od windy. Wejście na dach. Spróbuję wejść. Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Dobra, słuchajcie, udało mi się drapać na sam dach. Tam mamy te... jak to się nazywa? Okna. Okna dachowe. Świetliki. Tu były chyba części od wentylacji. Niewiele się zostało. Dobra, ja schodzę, żeby się nie rzucać w oczy. Na sam koniec zostawiliśmy sobie... Jakaś niebieska substancja jest. Podziemny parking. Niebieska substancja, mówisz? No, ale nie chcę mi się jeszcze raz podnosić, bo jak bym się nie wziął. Nie wiem, nie ryzykuj. Może jakiś, jakiś kwasior i ciń. Ręce wyżrej. O, zobacz, tu też okno otwarte jest, zobacz. Tu z każdej strony już ludzie wchodzą. Chodź tu poświeć do pomieszczeń. Mówię, my tak dzisiaj z partyzanta. Poświeć tutaj trochę. Tablica jest, czy to? No, było. Jeszcze czekaj, co? A daj tutaj. To jest wiosna, czyli to jest... Porcelana, drugie piętro. Magazyn. Magazyn. Pomóż ten, nie? Ale... Ty, ale ciemno tutaj w tym parkingu. Ja w tym nigdy parkingu nie byłem. Oni tu autem nie zajeżdżałem. Nawet nie spodziewałem się, że on jest taki niski, ty. O, tu jest cała ziemia. Czekaj, idę do ciebie. Nie była rozdzielnia chyba się powiedzieć. Korieta kablowe. Czekajcie sobie zrobię. O, nic już nie ma, pusto. Pusto. Wszystko powyjmowali. Ale że tego nie wyjęli. Taki kabel się został, nie? No właśnie. Aż nie wstydzi. Mówię, aż. Że aż to takie niskie jest, nie? No strasznie, jak to trochę było, jak przychodzimy, to ja mam boję, że było na przywał. Ktoś gaśnicę wystrzelił? Crafterem bym tu nie wjechał. Nie, tu wyjście. Wyjście do galerii. Sorry, że tak ciemno, ale mówię, dzisiaj jest partyzanta. Muszę podejść bliżej, żeby wam pokazać, o co chodzi. Troszkę się rozmazuję. O! Tą matrycą trochę lepiej od oświetla. Podziemny parking. W galerii handlowej. Pokaż mi, co tu jest. Jakiś... U. Nie mam pojęcia, co to jest. Hydraulic circuit. Coś hydraulicznego. Może, nie wiem, od sterowania, od schodów. Może to działa na pneumatyczne te. I dajemy suba. Nie będę wciskał. Chociaż tu nie ma kabla. Tu jest ucięty. Zobaczcie. O. Ciemno. U góry się spotkali śpiącego bezdomnego, więc... Tak więc... Ale był miły, grzeczny, przywitał się. Dzień dobry powiedział nawet. To się chwali. Sorry, że tak idę po ciemku, ale... Tu naprawdę to jest taki półmrok, że prawie nic nie widać. To jest wyjazd do głównej ulicy. Jeszcze się wiadro ma pozostało i coś takiego, jakiś zbiornik. Nie mam pojęcia od czego. Pompownia przeciwpożarowa. Aha, i tu jest te... Co tu było, Dominik, kojarzysz? O, niebezpieczeństwo na Rubeksie, zobaczcie. Co tu było? Jakieś oszklone coś? Bo ja nie kojarzę tutaj tego wyjścia. Jest jakieś
została zalana. Tak jakby zbiornik przeciwpożarowy. Może. Tak, bo tu masz pompownię jakąś, zobacz. Jak sobie telefon wstać tam w stronę, to można tyle takie mocno przedzawiało. Na tej strony widzisz? Jest, coś tam widać. No także... No to może być, że to był zbiornik przeciwpożarowy, wiesz?